507-964-253-507-964-253. Nisko się Państwu kłaniam po krótkiej przerwie. Patrzę tak na ten spis tematów, który ja dzisiaj sobie przygotowałem i mam taki sam kłopot z tym, jak z przywództwem w Platformie Obywatelskiej. Kłopoty z bogactwem po prostu. No, bo chciałbym o panu prezydencie Wałbrzycha, któremu grożą śmiercią w związku z tym, że chce wszystkich obowiązkowo szczepić, powiedzieć kilka słów o bardzo ważnym komunikacie, który wystosował do narodu Bolek, czyli Lech Wałęsa, o biżuterii Biedronia i Śmiszka. Chciałbym też chwilę z poważnych spraw o obowiązkowych szczepieniach dla dzieci też, jeżeli można by było, to bym spróbował. No ale obiecałem jeszcze orędzie świąteczne pani prezydent Dudkiewicz. Dlaczego tylko gdańszczanki i gdańszczanie mają się cieszyć z tego, że mają taką fajną panią prezydent? Niech inni też ucieszą swoje oko tym, co za chwilę zobaczą i ucho tym, co za chwilę usłyszą. Oto jak do nas, do rodaków, w związku z tym majowym świątecznym weekendem odezwała się pani prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Uwaga Telekino, bardzo proszę. Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczanie, Polki, Polacy, Europejki, Europejczycy. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Pierwsze dni maja skłaniają nas do refleksji, bo nagle na ulicach naszych miast pojawiają się flagi, flagi polskie, flagi unijne, także nasze lokalne flagi z herbem Gdańska czy innych miejscowości. Dlatego życzę Wam, żeby te dni majowe były dniami, owszem, uśmiechu. Jeżeli chodzi o wybitnych ludzi z Wybrzeża, to jeszcze mam ten komunikat od Bolka. Drodzy rodacy, większość swojego życia poświęciłem sprawom społecznym. Najpierw walcząc o demokrację w wolnych związkach zawodowych, potem jako prezydent budując demokrację w Polsce, a następne lata jeżdżąc po świecie i promując nasz kraj. Tak minęło mi ponad 50 lat mojego życia. Nie zwracałem zbytnio uwagi na finanse, zawsze w 100% stawiając sprawy społeczne i politykę na pierwszym miejscu. Dzisiaj, w dobie kryzysu wywołanego pandemią, muszę zacząć myśleć o swoich sprawach i zadbać o swoje finanse. Postanowiłem włączyć się w świat biznesu, który zapewni mi godziwe utrzymanie i tu spróbować swoich sił. Politykiem pewnie zostanę już do końca swoich dni, ale już nie jako główne moje zajęcie. Na tym polu dałem z siebie już wszystko i osiągnąłem, co było możliwe do osiągnięcia. Zapraszam właścicieli firm i moich przyjaciół, aby usiedli ze mną do stołu i wspólnie zbudowali biznesplan i dochodową markę. Proszę o kontakt pod adresem biuromaupa.ilw, czyli Instytut Lecha Wałęsy w skrócie, .org.pl. No cóż, proszę Państwa, taki znakomity piłkarz, którego ja naprawdę uważam za najlepszego absolutnie w historii piłki nożnej, George Best, który między innymi powiedział, że w 1969 roku rzucił kobiety i alkohol i to było najgorsze 20 minut w jego życiu. Jest też autorem takiej maksymy, którą bardzo lubię, że to prawda, że wydałem dużo pieniędzy na wódkę, kobiety i szybkie samochody, ale resztę po prostu roztrwoniłem. Co zrobił Bolek z tą kasą, z tego totolotka i tak dalej, ludzie? No nic, możemy jeszcze kiedyś się o tym dowiemy. W każdym razie teraz wolę się przenosić do biznesu. Tam doradzają różni, żeby wziął Petru, to na pewno osiągnie sukces i tak dalej. Ja się boję odezwać, bo to wszystko, co mnie powiedział, tak jak z tym orędziem Dulkiewicz, to będą złośliwości i szydery, a to naprawdę kopać leżących nic przyjemnego. Nie wiem, czy my jesteśmy dalej połączeni z tą Szwajcarią, czy nie? Halowóz. Ciągle. Kłaniam się panie Mirosławie. Kłaniam się panie Jacku po raz kolejny. Serdecznie pozdrawiam, jak i również pozdrawiam serdecznie wszystkich moich rodaków. Szczęść Boże. Ja tak jak i pan mam, miałbym kilkanaście tematów, ale ograniczę się do dzisiejszego, najważniejszego tematu. Panią Dulkiewicz i tych Wałęsów i tych innych zostawiam. Tą totalną opozycję za PRL-u. No.
kontrolowaną, chciałbym dodać jeszcze. No. Panie Jacku, ja dzisiaj praktycznie jak przyszłem z pracy o godzinie 16 do praktycznie do 20 oglądałem obrady Sejmu i moja radość jest ogromna, że został uchwalony ten budżet finansowy Unii Europejskiej. Ja to naturalnie rozumiem, że totalna opozycja, Budka, Kamysz, Korwin-Mikke i naturalnie także do tego zaliczam Czarzasty, dzisiaj to był wyjątek, nie? Zaliczam Czarzasty, im bardzo zależy na tym, żeby obalić Prawo i Sprawiedliwość, bo czym większa porażka Prawa i Sprawiedliwości, to by się kojarzyło z nowymi wyborami. Więc ja tą zjednoczoną opozycję, tą totalną opozycję, ja doskonale rozumiem. Tylko nie rozumiem członków, ministrów Zjednoczonej Prawicy, takiego jak pana Ziobry. Nie rozumiem tego. Dlaczego tak stara się usilnie doprowadzić do kolejnych wyborów czy do rozpadu rządu Rzeczypospolitej? Tego właśnie nie rozumiem. A sięgając pamięcią, bo ja obserwuję politykę na bieżąco, to pan Zbigniew Ziobro był już takim ikarem, który upadł bardzo nisko, bo myślał, że jak jest tym wybrańcem w Krakowie, który otrzymał największą ilość głosów, to może sobie na wszystko pozwolić. Wtedy odszedł od Prawa i Sprawiedliwości i pokrótce wrócił na kolanach do tego Prawa i Sprawiedliwości i znów dzisiaj coś cuduje. I tego nie rozumiem. No ale Pan Bóg sam wie, co ten pan Ziobro myśli. W każdym bądź razie ja się bardzo cieszę z tego, że Polska przyjęła, należąc do Unii Europejskiej, przyjęła ten fundusz. Ja już to pisałem w setkach moich komentarzy, że ja też kiedyś stanęłem w takiej sytuacji, że mogłem kupić mieszkanie, ale na to mieszkanie musiałem wziąć kredyt. I ten kredyt wziąłem, wiedząc, że będę płacił tę hipotekę, cinzę, te procenty i tak dalej. I skorzystałem z tego. I teraz tego nie żałuję po wielu latach, bo widzę, że to wyszło mi na dobre. Więc myślę, że z tym funduszem europejskim, który Polska otrzymała, którą wywalczył pan premier Tadeusz Morawiecki, wyjdzie tak jak z moim kredytem, że kiedyś nasze dzieci, nasze wnuki nie będą tego żałowały. Ja bardzo serdecznie dziękuję za głos na live i powiem, zostańcie z Bogiem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, bardzo uprzejmie dziękuję, panie Mirosławie. Mateusz Morawiecki. Maturzyści nas słuchają. Lalka, wiadomo, Adam Sienkiewicz, ale pozostanie przy tym, że premier Mateusz Morawiecki. Proszę państwa, czymże są te wszystkie rozterki polityczne wobec takiej informacji? Ja myślę tutaj głównie o Biedroniu i Śmiszku. Milo Janopoulos z Hawajów zszokował w marcu środowisko LGBT swoim wyznaniem, że jest byłym gejem i poświęca swoje życie świętemu Józefowi. Niedawno mężczyzna dokonał symbolicznego i kosztownego gestu zerwania ze swoją przeszłością, wrzucając do oceanu spokojnego swój pochodzący ze związku homoseksualnego pierścionek zaręczynowy warty $150,000. Mężczyzna określił sam siebie jako byłego sodomitę, o pierścionku natomiast mówił kamień sodomski. Swój gest upublicznił w serwisie YouTube, tłumacząc przy tym, że jego sytuacja finansowa nie jest obecnie zadowalająca, natomiast taki jednoznaczny znak zerwania z poprzednim życiem był mu potrzebny. Im dłużej patrzyłem na ten gigantyczny, czterokaratowy worek pieniędzy, tym bardziej myślałem, że to doskonały przykład niektórych kłamstw, w które uwierzyłem w poprzednim życiu. Kamień sodomski, taką nazwę nadałem temu gigantycznemu pierścionkowi zaręczynowemu, który kupiłem sobie jako część związku, który teraz uważam za swoiście piekielny. Tak tłumaczył Janopoulos. Były homoseksualista, opisując na łamach portalu LifeSite News swoją drogę wyjścia z przeciwnych naturze skłonności, zwraca uwagę, że naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża jest jego sposobem na niepoddawanie się przeciwnościom.
Laickie próby wyzdrowienia z grzechu są albo tymczasowe, albo całkowicie nieskuteczne. Zbawienie można osiągnąć jedynie poprzez oddanie się Chrystusowi i działaniu świętego, katolickiego i apostolskiego kościoła. Święty Józef jest duchowym ojcem świętej rodziny. W obecnych czasach genderowego szaleństwa powierzenie się temu męskiemu opiekunowi dzieciątka Jezus jest aktem wiary w świętego patriarchę Boga i odrzuceniem terroru transseksualistów. Tak powiedział Millo Yiannopoulos. Moim zdaniem... Nie, tam fundusz funduszem, ale ja bym te biżuterię na miejscu, nie wiem czy Krzyśka, czy Roberta, no wszystko jedno. Ja bym jednak, nie wiem, który tam bardziej rozsądny jest, rozważny, a mniej romantyczny. Ja bym ją jednak tak na jakiś czas przynajmniej wyniósł z domu, co? 150 tysięcy dolarów. On sobie kupił taki pierścionek zaręczynowy. Między innymi sam sobie kupił, jako część związku. No, proszę Państwa, właśnie, młodzież nas słucha, niech młodzież wie jak jest. A propos młodzieży, pojawił się taki temat obowiązkowego szczepienia dzieci. Dzisiaj w pewnej rozmowie radiowej pan profesor Włodzimierz Gut odpowiadał między innymi na to pytanie, czy paszporty covidowe będą dobrym krokiem, żeby zachęcić do szczepienia przeciw COVID-19, i mówił również o tych szczepieniach dzieciaków. A nie, to nie profesor Gut mówił, przepraszam bardzo, to pan minister Czarnek mówił. Ale dobrze, jak zaczęliśmy od profesora Włodzimierza Guta, to skończmy. Na temat tego paszportu covidowego, co powiedział pan profesor. Prawdopodobnie to będzie jedyne rozwiązanie, ten paszport. W tej chwili nie widzę innego. Jeżeli idziemy na mecz, to kupujemy bilet. I jest to takie samo ograniczenie wolności jak paszport szczepionkowy. Poza tym pan profesor powiedział, że teraz pojawia się pytanie, jak zachowali się ludzie w ciągu tego długiego weekendu. Widzieliśmy, że chętnie poszli się szczepić, to bardzo dobrze, natomiast jak się bawili, przekonamy się za tydzień. Jeżeli utrzyma się ta tendencja, która jest do tej pory, to oznacza po prostu, że sprawa obostrzeń została dobrze rozwiązana, wtedy będzie można przyjąć, że nic się nie dzieje. Ja na początku już mówiłem, że przy małej liczbie zakażeń maseczka jest dla chorego, żeby nie zarażał. Przy większej stanowi barierę fizyczną, ale pierwszy jest zawsze dystans. Tam, gdzie nie da się utrzymać dystansu, potrzebne są te bariery. Przypominam, że są tylko dwie drogi uzyskania odporności stadnej. Jedna to przechorować, co ma swoją cenę, a druga to szczepienia. Profesor Gut zapytany, w jaki sposób można zachęcić szczególnie młode osoby do szczepień, powiedział, jeżeli chcą podróżować, to muszą się zaszczepić. Jak poinformował dziennik New York Times i przy okazji agencja Associated Press, amerykańska agencja żywności i leków jeszcze w tym tygodniu wyda zgodę na użycie szczepionki Pfizera u dzieci powyżej 12 lat. Do ogłoszenia decyzji ma dojść około miesiąca po tym, jak Pfizer poinformował o pozytywnych wynikach badań wśród dzieci w wieku lat 12-15. Decyzja umożliwi zaszczepienie nastolatków przed nowym rokiem szkolnym. W badaniu obejmującym 2250 dzieci nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia wśród zaszczepionych i 18 infekcji w grupie placebo. Efekty uboczne szczepionki były takie same jak w przypadku dorosłych, gorączka, bóle głowy, mięśni były silniejsze po drugiej dawce. Według źródła agencji AP decyzja w sprawie dopuszczenia do szczepień tą szczepionką młodszych dzieci spodziewana jest jesienią. Latem ma zapaść decyzja o stosowaniu szczepionki Moderny u dzieci w wieku powyżej 12 lat. Dzisiaj było to pytane między innymi pan minister Czarnek, pan minister Niedzielski. Przemysław Czarnek, minister edukacji, powiedział, informacje pana profesora Andrzeja Hurbana, głównego doradcy premiera w sprawie COVID-a, były optymistyczne. Badania nad szczepieniami dzieci i młodzieży są daleko posunięte. Wnioski z tych badań są bardzo dobre. Zdaniem pana profesora mogę te informacje przekazać. Wakacje będą tym terminem, w którym dzieci i młodzież będą mogły się szczepić. Zastrzegł jednocześnie Przemysław Czarnek, że nie ma jeszcze ostatecznych rekomendacji, bo nie ma ostatecznych wniosków z badań, ale wszystko idzie w takim kierunku. Dopytywany, czy to będą szczepienia obowiązkowe, minister Czarnek powiedział, że rozstrzyganie tej kwestii nie jest zadaniem ministra edukacji, czyli tak trochę jakby szedł z linii strzału. Nie odpowiem na to pytanie, czy będą obowiązkowe szczepienia. Wydaje mi się, że nie. Tak jak w przypadku dorosłych. Pan minister Niedzielski, dzisiaj pytany na konferencji prasowej na ten temat, powiedział, że w drugiej połowie maja ma zapaść decyzja, co się będzie dalej działo z tymi szczepieniami dzieciaków. No, z tego będzie dym i to podejrzewam,
że niezbyt, co najmniej tak duży jak ten, który jest w Wałbrzychu, o którym Państwu wspominałem. Rada Miasta Wałbrzycha przyjęła w czwartek uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciwko COVID-owi wszystkich mieszkańców i osób, które pracują w Wałbrzychu. Z inicjatywą uchwały o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień wystąpił do Rady Miejskiej prezydent Wałbrzycha, zawodu lekarz, Roman Szełemej. Tam za przyjęciem głosowało w czwartek 22 radnych, 3 było przeciw. No i po tej decyzji wylała się na pana prezydenta Wałbrzycha fala hejtu. Oficjalny profil na Facebooku pana prezydenta Wałbrzycha został zawieszony po tym, jak tam się pojawiły w komentarzach, postach, wiadomościach prywatnych, groźby, nawoływania do linczu po prostu. Grożono także śmiercią panu prezydentowi. Edward Szewczak, rzecznik pana prezydenta, w rozmowie z Deronetem powiedział, że nastąpił zmasowany atak agresji. Skala tego, co się wydarzyło, wszystkich nas bardzo mocno zdziwiła. Nie. Do konstruktywnej krytyki wszyscy mają prawo, ale na profilu prezydenta zaczęło się obrażanie, grożenie śmiercią, nawoływanie do linczu. Również miejscy urzędnicy otrzymali za pośrednictwem poczty elektronicznej wulgarne pogróżki. No i teraz jest tak, że czekają wszyscy na decyzję wojewody. Ta decyzja ma 30 dni wojewoda, powinna się pojawić wkrótce, czyli niebawem. Ja przygotowałem dla Państwa taką niespodziankę na koniec. Jak można przekonywać do szczepień, tak? No można tak, jak to robią różni, ale można na przykład tak, jak to zrobił pewien Włoch. La vaccinada, zaszczepiona, to jest piosenka, która zachęca do szczepień przeciwko COVID-owi, która się stała takim małym przebojem we Włoszech. Wykonawcą tej piosenki jest komik, reżyser Cecco Zalone. Wystąpił, zatańczył w tym teledysku, który za chwilę Państwu pokażemy, razem z pewną znaną, bardzo popularną aktorką, bardzo lubianą, Helen Mirren. To jest aktorka brytyjska, ale ona mieszka we Włoszech. W ciągu kilku godzin to wideo, ten klip opublikowany bez żadnego wcześniejszego zapowiadania w mediach społecznościowych zaczęło bić rekordy popularności. Cecco Zalone wcielił się w postać hiszpańskiego artysty, który objeżdża kabrioletem krainę Salento na południu Włoch. W trakcie tej podróży spotyka brytyjską aktorkę. Jej udział w teledysku nie jest przypadkowy, bo jak podkreślają włoskie media, bardzo się tym chwalą, ma ona dom właśnie w tamtych stronach, to Helen Mirren jest tytułową zaszczepioną. Gra tam samą siebie, tak zauważa włoska prasa. Przypomina, że wybitna aktorka powiedziała kiedyś: jak nie kochać Italii, chciałbym zagrać w każdym filmie nakręconym w Apulii. Mam dom w Salento, prowadzę normalne życie, chodzę na festyny, na zakupy, zajmuję się ogrodem. W tym teledysku Helen Mirren mówi po włosku, natomiast Zalone śpiewa po hiszpańsku i śpiewa o zaletach szczepionki. Czy to kogoś przekona? Nie wiem, ale chciałbym mieć takie poczucie, że przynajmniej spróbowałem, ok? Bardzo uprzejmie proszę na koniec, bo już się rozstajemy w ten czarny wtorek, koniec demokracji. Trochę fajnych obrazków, ładny krajobraz, no i przesłanie, z którym ja się zgadzam. Zaszczepmy się. Helen Mirren w roli głównej. A jak wygląda ten film? Uwaga, telekino. Bardzo proszę. Buenos días, señorita. Me disculpe, me podría indicar la strada por la grotta Insulusa? Insulusa? Ella. Ah, va bene. È molto lontano da qua. Allora, vai a destra qui, poi immediatamente a sinistra. Mi disculpi? Vaccinata? Sì, certo. Io nella zinna un pochito calada, ma non fa nada, e non fa nada. E la caviglia un pelito gonfiata, ma non fa nada, e non fa nada. Quando se muove suave e sensuale,
pare que el femore è original. A mí me gusta bailar contigo, oh vaccinada. Io faccio a faccia sta vecchia muchacha immunizzata. Miro il tuo cuerpo da cineteca con l'anticuerpo della AstraZeneca. Sta noce se frega. Non mi importa che dice la gente, anche perché tanto tu non lo sientes, no. Non mi importa se trovo al mattino il tuo sorriso sul mio comodino. Sei la regina, sei l'unica dea, perché se sa che alla guerra ogni buco è trincea. Faccia sta vecchia muchacha immunizzata. Cosa fai? E il richiamo. A mi me gusta bailare contigo, oh vaccinata. Io faccio faccia sta vecchia muchacha già richiamata. Come ti chiami? Tu, Elena, hai avuto solo un Oscar in tua vita, vero? Vero. Oscar Francisco Salone. È il secondo. Te arrivo. Grazie. Ktoś się może nie zgodzić, ale moim zdaniem ten kicz ma wdzięk. I bardzo uprzejmie dziękuję za to dzisiejsze nietypowe spotkanie, ale tak mi się wydaje, że po tych emocjach politycznych to się Państwu należało. Kłaniam się, miłego wieczoru życzę, do usłyszenia, do zobaczenia, do jutra.